Ale zima, panie. To jest to. Jedzie kierowca, panie, ale zima. Dzień dobry, hello. Tym razem szkolenie motocyklowe pozdrawia ze Słowenii, ale zimową porą. Dzisiaj jeździmy w Krańskiej Gorze, w kompleksie narciarskim Krańska Gora, a jutro będziemy w innych miejscówkach. Tak wyglądają nasze wyjazdy narciarskie zimą. Tym razem praktycznie z samymi motocyklistami. Zobaczcie, jak to jest pięknie, to jest Vogel, jeden z większych kompleksów narciarskich. Po wjechaniu na górę będziemy mieli okazję zobaczyć całą panoramę Alp Julijskich i Alp Karyńskich. No i co możemy powiedzieć, doskonale przygotowane stoki, fajna temperaturka, bardzo przyjemna do jeżdżenia. Dzisiaj jest nawet wręcz lekko za ciepło, bym powiedział. No i wjeżdżamy. Teraz wjeżdżamy na około 1800 metrów. 1600 mniej więcej. 1600-1700 metrów nad poziomem morza. Zwracam też uwagę na ruch na stokach. Tu w zasadzie nie ma ludzi. To jest kompleks, który nazywa się Paweł. Jeden z chyba najlepszych w Słowenii, wyróżniany różnymi nagrodami. No i powiem wam, że nie bez powodu, naprawdę świetne warunki. Zobaczcie, tam piękne widoki w tle, za mną Alpy Karyńskie. W zasadzie to takie pogranicze Austrii i Słowenii. Tak to wygląda na stokach w sobotę. Jesteśmy w sobotę, dzisiaj jest sobota, grupa nasza jeździ też. Także naprawdę nie ma tłumu, więc Słowenia, no narty, jak najbardziej tak. Pokażę wam jeszcze tam za mną stoki. Więc gdybyście mieli ochotę przyjechać wygodnym autobusem z nami do Słowenii, fajny hotel, super stoki, codziennie transfer w inne miejsce, zapraszam.